Oczywiście cały czas są różne przeróżne dyskusje na temat tej naszej największej inwestycji parku rozrywki. Oczywiście park rozrywki nie umarł. No, pan rozrywki będzie na pewno, natomiast kiedy się rozpocznie budowa, to wszystko zależy od tego, czy będą odwołania, bo mamy jeszcze paru takich bardzo trudnych ludzi, ja też no, nie wiem, jak ich nazwać nawet, bo to jest w ogóle, proszę Państwa, dla mnie niepojęte, żeby ktoś to umarł, kompletnie żadnego interesu, żeby blokować taką inwestycję, bo można tym no, wygrać, no, próbuje utrudniać życie, ale na pewno bardzo jest taki postawy. Najwyżej, jeśli będą to niektórzy właściwie blokowali tę inwestycję, to oczywiście, jak już sąd rozstrzygnie sprawę, to będą mogli potem wystąpić o odszkodowanie, bo to nie ma tak. To musi prawo działać w dwie strony. Oczywiście, jeśli masz rację, masz prawo protestować i masz prawo dochodzić swoich racji, ale jeśli zostanie ci udowodnione, że robisz to złośliwie, bo nie masz interesu, to oczywiście sąd może uznać i przyznać odszkodowanie za utracone korzyści. I wtedy się debata skończy. W związku z tym mówię, albo zrozumieją tą sytuację i będzie jakby przykazał, albo po prostu no, będzie się przedłużała rozpoczęcie inwestycji i będzie po prostu potem oczywiście dochodzenie sądowe. Nie może być po prostu tak, że ktoś się złośliwie i na złość komuś będzie po prostu utrudniał życie. To jest dla nie tylko naszej gminy, tylko dla całego regionu podobna szansa na rozwój i po prostu od tego nie możemy tutaj odstąpić i musimy wspierać i pomagać inwestorowi. Oczywiście część niektórych ludzi sobie uważa, że my im robimy łaskę, że oni tu chcą wejść. Odwrotnie, to oni nam robią łaskę, że w ogóle chcą tutaj inwestować. Bo takich miejsc jak u nas jest to pęczki. Mogą inwestować wszędzie. Tylko, że akurat tutaj dostali odpowiedni klimat na samym początku i w związku z tym nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu ta inwestycja dalej była blokowana. Natomiast jak już zacznie, jak się zrealizuje i będzie rozwijała, to sami się przekonacie potem, jaka to jest ogromna szansa dla mieszkańców, dla gminy i dla regionu. Bo dopóki się tego nie zobaczy, to nie zobaczy potem naocznie, że tak jest, to oczywiście teraz jak można tam pokazać różne rzeczy mały i różne rzeczy, na które się kompletnie, no, to niektórzy mogą nie orientować. Ja wiem, jaki może być rozwój, bo widziałem to i po prostu wiem, co może się wydarzyć.